Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demundias i zapraszam na kolejną, chyba już ósmą część rozgrywki z Dark Souls na modyfikacji do Trails of Ash. Gram oczywiście na streamie jak zwykle, także witam wszystkich, którzy są na live'ie, tutaj na czacie powyżej. I słuchajcie, kontynuujemy sobie tutaj rozgrywkę w namalowanym świecie Ariamis, czy malowanym, namalowanym. I teraz tak, mamy sporo możliwości w sumie, jeżeli chodzi o kolejną lokację, do której możemy pójść, bo radziliście na czacie, żeby zająć się może Sifem. Radziliście też, a w zasadzie sugerowaliście. Beczki teraz nie działają, mimo że jest najnowsza aktualizacja, by the way. I też mówiliście, że może by było najlepszym pomysłem przejść sobie właśnie tam do lasu i tam się trochę pokręcić. Więc są różne zdania. Myślę, że możemy tutaj też tak, jak w sumie ktoś sugerował, zrobić sobie najpierw to do końca. Jeżeli dam radę, jeżeli będzie za ciężko, to sobie stąd wyjdziemy, bo mamy kruka. Możemy do Firelink się przenieść i tam to wtedy z Firelink jeszcze ewentualnie moglibyśmy przejść sobie chociażby do Izaletu, wydaje mi się. Bo mamy chyba ten item, który by mi to umożliwił nawet. Wiedziałem, że tak się to skończy. Zaspałowany całkowicie. No i jeszcze oczywiście zostaje ziewający smok, który to ostatnio mnie przeniósł po prostu. No ale stąd masz wyjście do Norlondo przecież. No właśnie. I czym problem? Mogę też zrobić sobie tą lokację, jeżeli bym nie chciał iść do Norlondo, a chciałbym tam pójść, po tym co mówiłem ostatnio. To fajnie by było zrobić sobie to też w ten sposób, że o, nawet sobie skróty tutaj w tym malowanym świecie porobić, nie? I sobie tą lokację zbadać. A tam już wiecie, samą opcję wyjścia to sobie załatwić w ten sposób, że wtedy do kruka się cofnę, nie? A to co tu jest w tym świecie, to bym sobie pozbierał i porobił. Znaczy, bo rozumiem, że może obawy są takie, być może nawet całkiem zasadne, że nie będę w stanie, wybierając tą ścieżkę w takiej kolejności, przejść po prostu sobie tam jakoś, nie? Że na przykład schody będą mi obrócone czy coś, no ale tam jest dźwignia przecież, więc nie wiem w sumie dlaczego to miałoby być złe i dlaczego miałoby to nie zadziałać. Być może te, nie wiem, bestie, które, te skrzydlate, które mają mnie tam przetransportować, no to może one nie będą jakoś mnie mogły zabrać do Forty Sena z powrotem czy coś. Bo czegoś ważnego nie zrobiłem, nie wiem, naprawdę. Ale przekonamy się. Boże, jakie one są mocne. O nie! Nie gorzej. Tylko 300 godzin. No, bot już powinien. Kurde! Nie widzę ich. Bot już działa dobrze. Także się bardzo cieszę. O nie! Serio, one tutaj wejdą za mną. Ej, czy tutaj domyślnie nie było po prostu śnieżnych szczurów? Coś mi się tak wydaje, że tak to wyglądało. I zabiję Priscilli. Wiesz co, chyba nie zrobię tego. Nawet z tego powodu, że oczywiście szkoda jej, ale też nie wiem, czy jakbym ją zabił, tam przedtem od razu stąd nie wyrzucić, czy coś takiego. Może zaszły tu jakieś zmiany też, o których nie wiem, więc to się zobaczę. Ja przypomnę tylko, że gramy na tym modzie na ślepo, więc tutaj mogę gubić się też w jakiś sposób oczywiście, bo nie znam kolejności tych lokacji, w jakiej to powinniśmy robić. Na przykład teraz ktoś pisał, znaczy zanim zaczęliśmy w sumie grać już, to było info, że przez zabicie NPC już sobie coś tam zablokowałem, że mamy jakiś grzech przez zabicie Kiaran, bo można było ją wyłączyć na Nito na przykład, żeby nie było. Także to też w sumie spoko. Kurde, no czy postać może w końcu podskoczyć? To też tak będzie motywowało do tego, żeby ewentualnie sobie kiedyś jeszcze na jakiejś innej postaci zagrać. Dobra, tam sobie z góry zeskoczę i tyle. Zostawimy na razie. Ja tutaj czegoś jeszcze nie zostawiłem w sumie. Pewnie, że tak z góry zeskoczy tyle, no właśnie. Po imprymancji w dwie ręce brzmi jak najlepszy pomysł na świecie. Cześć Filip. Nie spadł tutaj jakoś. Okej. W jednej ręce, ale obrażenia naprawdę nie były najgorsze. No bo mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj będzie do zdobycia w tej lokacji. Która ona jest jednak, no, trochę ukryta, co by nie patrzeć. Awa tarcza. Mogę jakoś tak, o właśnie.
Troszkę życie stracimy, ale to nie ma tragedii. Tutaj bym w sumie skorzystał z łuku, żeby... Aż to ciało to możemy tam z miecza potraktować i tak, więc... Nie jest też jakiś tam wielki problem. O! Trafił kulą ognia w ciało, świetnie. Wyręczył mnie. Widzicie, co oni są pomocni? Tutaj będzie trochę problem. Tu będzie problem. Dobrze, że oni tymi toksynami nie są w stanie jakoś tak normalnie zaatakować nas i zarazić po prostu się. Wow, nie trafiło mi to, czemu? Po prostu wiecie, na przykład jakimś atakiem, nie? Specjalnym. To w sumie dziwne, że tak nie mogą. No ale... Niech będzie. Może faktycznie byłoby to zbyt mocne. Okej. No przecież plułem tą toksyną. No nie wiem, jeszcze ani razu nie widzieliśmy tutaj. Znaczy rozpylają. No ale mam nadzieję, że nie chodzi ci o... tak pośmiertne. No nie wiem, nie widzę jeszcze tego. No już ich trochę zabiliśmy. Być może mają, ale to widocznie... robią to na tyle rzadko, że jest to jakby marginalne zupełnie. Dobrze, czy tutaj sobie przeskoczymy? Tak. O Boże, i glut mnie zabije. Serio? Glucie? Naprawdę? Wow, oswobodziłem się, dobra. Tego się nie spodziewałem. Wyspadłem jeszcze. Zejdź, zejdź. A, nie mogę tego zamknąć. Nie! Teraz ten tu idzie. O mój Boże. Gorzej byś nie mogło. Jasne, teraz glut tu będzie. No nie zejdę. Dobra. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. I jeszcze jedno człowieczeństwo, bo za mało go straciłem. Tak. Tutaj już psy biegają, słychać. Właśnie, to są te najgorsze odmiany tych psów. Kurde, ja ten teraz nie wyjdę, bo ten glut tam będzie kampił na mnie cały czas. Czy widziałem może moda do Dark Souls Color the First Scene o nazwie Second Scene? Ciekawie lepsza grę, bardzo podobnie jak do Dark Souls Ash. Poza tym nie dodaje nowych bossów, polecam ci zobaczyć. Widziałem taki też komentarz odnośnie tego moda na YouTubie, był. Że on tam zmienia po prostu, o, działanie też niektórych przedmiotów, tak? Ale właśnie to jest to, że nie dodaje nowych bossów. Ani przeciwników, ale że tam tak troszkę wprowadza inny balans do gry, tak? Coś w tym stylu. Więc nie są to aż na tyle duże zmiany, ale można by było w sumie kiedyś sobie obczaić to. Znaczy, pytanie w jaki sposób to są te zmiany, bo ja powiem szczerze, że tak całkowicie tego nie sprawdzałem. I jakby nie oceniłem jeszcze, czy warto by było po to sięgnąć, czy nie. Ale mody zawsze spoko. Ja trochę na skróty poszedłem, no? Trochę. Coś tu się dzieje. A ktoś z was może grał na tym? Testował? Czy warto? Uwielbiam te nazwy domów w Dark Souls, są tematyczne. Oj, to prawda. Boże, co tutaj jest? Czekajcie. Ja pierdzielę! Co to jest? Czy to jest demon po prostu? On zabił kogoś. Tak, Fire Sage! Blokuj skrót, no wypadałoby, no. Szczególnie zanim spróbuję z tym zawalczyć. Jo pierdziele. To kogoś wyobraźnia poniosła tutaj. Jakie to ma uzasadnienie? Co? I gdzie on jest? W ścianie! Okej. Okay. No to mamy po problemie. Potężny demon. Tylko, że jak podejdę i zginę na hita. A, jest w ścianie. Okej. Okay. Dali po prostu jako zwykłego przeciwnika.
No, albo minibossa, nie? Ej, mam nadzieję, że tego źle nie robię teraz. Oj, zrobiłem to źle. Zapomniałem, że to nogi się triggeruje. No. Tak. Zapomniałem, że to działało delikatnie i mówiąc inny sposób. Dobra, ale przynajmniej mamy... Co? A już przez chwilę miałem taką nadzieję, że przeżyję to. Że on przeszarżował już przeze mnie i jest okej. Cześć, Snow. Nie Game Magic, nie? Teraz się cykam trochę tam podejść. Ej, ciekawe czy on się poprawił już. Jest zepsuty. Poprawił się, dobra. Kurde, no 12 tysięcy straciłem w taki sposób, serio? I ktoś mi powie, że nie umiem grać, bo kurde, nie przewidziałem... bo nie jestem medium i nie przewidziałem ataku, który pójdzie przez ścianę, którego nawet nie zobaczę, nie? Ja pierdzielę, serio gro. Dobra, nie ma stresu. Nie ma stresu. Rekt. No bo nie umiesz, no, no w sumie nie. Ale ta sytuacja tego nie potwierdza. Miałem ten atak, ale widzicie, pierwszy raz go zrobili na, nie wiem, 15-20 przeciwników. Ale szanuję, że takie coś mu się chciało zrobić. Aha. To jest boss. Ma znacznie większy zasięg na tyłach. Uh-oh. Nie wiem, jak to jest możliwe, że jeszcze nie obrywałem. Ale timing masz! All along. Banisher, dzięki bardzo! Za 5 miesiąc suba i seteczka. No to nieźle. 10 tysięcy tylko, a tyle przez niego straciłem. To jest tak niesprawiedliwe. Dzięki bardzo. Za... Aha, no tak, trzeba ten posąg obrócić na kółeczkach. Dzięki bardzo za wsparcie. Mam nadzieję, że dalej się będziesz dobrze bawił, Banisher. Wielkie dzięki. Easy, easy. No nie wiem, nie, nie wiem. Ten wybuch to taki... Troszkę straszne było. Jakieś protipy, jak pokonać bezimiennego króla z Dark Souls 3. Ja zawsze powiem tak. Jak nie wiesz, jak pokonać jakiegoś bossa, zobacz sobie, jak ktoś go pokonuje na SL1 bez ekwipunku. Nagle uznasz, że to, co ty masz, to to jest półka z masłem. I zobaczysz, jak się zachowywać na danym ataku, jak sobie radzić i ogarniesz tego bossa. Gitku, nie. Chociaż też. Przecież też. Ewentualnie tak serio możesz jeszcze sobie zwiększyć obronę od błyskawic na pewno. Będzie bardzo istotne też.
O Boże, ile ich tam jest! Dobra, jest skrót. Kid Buu, cześć, witam ciebie na streamie. Zawsze się dobrze bawię, no to bardzo miło mi to słyszeć. Cześć demo, powiedział demo. Dobra, damy. Level, no, troszkę zabraknie. Cześć Kwad. Kwad powinien tutaj, tak? Kwad Rat New Bye. Nigdy nie powiedziałem pełnego twojego niku, tak w sumie. To teraz. Cześć Lenciro. To jeszcze ten trzeci teraz przyjdzie, nie? O właśnie. O tym mowa. Najlepsze jest to, że przez atak tamten głupi, no po prostu straciłem też człowieczeństwo, nie? I to bardzo cenne człowieczeństwo. O mój Boże, co oni tutaj robią? Czy wy ich widzicie? Znaczy, super. Tego właśnie się tutaj spodziewałem po tej lokacji. Da mi możliwość walki z trzema naraz najlepiej. Jasne, spoko panie sierp, do następnego razu w takim razie. I witam ciebie na YouTubie, jak teraz to oglądasz pewnie. Aha, oczywiście się wszyscy naraz zorientowali. Nie, w ogóle oni jakoś inaczej wyglądają, mam wrażenie, albo to kwestia oświetlenia. Na pewno są mocniejsi. Coś z nich musi wypadać dobrego. To jest, kurde, 100%. Przez chwilę myślałem, że tam stoi Havel. No właśnie, już tak wszyscy tego Havela wyczekują, że faktycznie to może tak być. Ciasto z łajna. Może to nie jest głupi pomysł. Dali kość wyląc do domu. To znak, żeby wiać. Zobaczmy, jak się ogień sprawdzi. Laczorini na rozwój skilla 2 złote. Dziękuję bardzo, Laczorini, za wsparcie rozwoju skilla. Zobaczę, że teraz się uda. Zobaczysz, na 100% teraz się uda. Ale jesteś paskudny. Co za spammer? Teraz pokażę, że hej, ja potrafię robić ten atak częściej niż raz na 20 ataków. Na 15. Teraz. A, jeszcze tak sobie zrobię. Teraz jeszcze chciałbym pójść tam na dół do tych półeczek. Ciekaw jestem, jakie konsekwencje będzie miało to wszystko, co tutaj zrobiliśmy do tej pory na tym modzie. Uj, to jest dla mnie jak nowa gra trochę, nie? Ulica, przy którym się lepiej wybuchało, a prawdziwe było tam, gdzie pierwsze wrony na wieżę, na wcześniejszej aktualizacji. Może zmienione to, może faktycznie autor stwierdził, że troszkę za dużo już tych łapek jest i to jest wręcz irytujące. Szczególnie w grybowcu olbrzymów. Kurde, akurat tak już miałem go. Ja się uleczył, słyszałem to. Akurat już miałem go, nie wiem, na 2-3 hity, a to się musiał ogarnąć. Jego kompan. Teraz porównajcie sobie tę scenerię. Jak wyglądają ci przeciwnicy, jak się zachowują, jak w ogóle całe otoczenie wygląda. Do Ariandel z Dark Souls 3.
I zobaczcie, jaki progres został dokonany, nie? Kerlon, dziękuję ci bardzo, 13 miesiąc. Witam na streamie również, bo nie widziałem cię wcześniej na czacie. Ej, ha, mamy ja dwa szybkie hity. Fajnie, co? Jak to będzie? Aż ponad rok, Kerlon. Nieźle. Wielkie. Ja nie wiem, jakich tutaj. Oho. Nie wiem, jakich mogę zrobić tutaj tak. Ale mówię całkowicie szczerze teraz. Bo oni się mogą respić w nieskończoność. A żeby ich pojedynczo jakoś podprowadzić, to. Dramat. Witam, tak właśnie się pojawiłem. O, proszę bardzo. Czyli nie przegapiłem niczego. The Painted World of Ariamis. Dobra, chodź tutaj. Typie. Zlukuj ich, zluruj. Tylko oni mają skrypt chyba taki, że się od razu odpalają wszyscy, wiesz? I to jest ten problem. Nie, z duszami nic się nie działo, ale możliwe, że po prostu postawiłeś się na minigrę i po prostu nie zostałeś zwycięzcą. Z nich trzy dusze strażniczki ognia. No w sumie powinny w końcu w tej grze występować jakieś, nie? Wzmocnienie Estusów na tym modzie, więc może, może. Widzicie? Od razu wszyscy to... Aha, no jasne. Przed chwilą mogłem się cofnąć, a teraz nie mogę, bo ci mnie widzą. Jaki bullshit. Halo. Ale trucizna weszła. Dobrze. Jak ja mogę na górę teraz wejść? Nie mam takiej możliwości. Ej, serio, nie mam możliwości powrotu na górę w takim razie. O, nie wejdę po tym. Skarb pójdę. Ła. No już myślałem, że nie przeroluję przez to. Nic by mnie nie zdziwiło. Ej, czy tamten zrezygnował? I on prawie spadł w ogóle. Dobra, to by było fajne. Ej, inteligencja to nie grzeszą. O tak, ty chodź. Ej, nie wierzę w to, zleciał. Co za dzban, nie? Pięknie. Ja zaraz będzie chciał się wyleczyć, myślę. Oho, oby. Dobra. Mam nadzieję, że nic z tamtego nie wypadło. W ogóle nic z nich nie wypada. Czyli wychodzi na to, że walczę po 1200 dusz. Znaczy o 1200 dusz. O, proszę, weszło! W niego. Doskonale. Trzy czanki, no nie jest to, kurde, coś fenomenalnego. Z tamtego nic nie mogło wypaść, bo gdyby wypadło, to by mi się to pojawiło widocznie tak jak z tego. Bez żadnego podnoszenia, no ale okej. Nie, no musiał spać, nie? W przepaść, ewidentnie. Nie ma szans. Dobra, tutaj już chyba niczego więcej nie ma, co? Do podniesienia. Nie. Trzy czanki. No słabiutko, słabiutko. Nawet dusz jakoś dużo z tego nie było, no ale cóż. Tak myślę, że zanim zajdę na dół, to... sprawdzimy sobie tutaj jeszcze inne rzeczy do końca. Może nawet to przejdę się do ogniska. Przy którym to sobie odpocznę i poleweluję, bo jednak mam level już teraz tak naprawdę przy sobie. Nie będzie jeszcze tutaj. Do Priscilla. Znaczy na nim jest jeszcze troszkę za szybko, ale zaraz tam pójdziemy faktycznie. Tylko no nie wiem, czy będę chciał z nią walczyć, bo nie wiem, czy to coś się strasznego nie wydarzy zaraz po prostu. Coś w stylu... Nie zostanę wyrzucony stąd na przykład. W sumie nie chciałbym. Jeszcze. Ten czat to cały w kapach. No, typowo jak na Twitchu, nie? On no, spostrzep taki jakiś. Ej, to nie tutaj? A, dobra. To jest drugi. Chyba. Koleś.
Ja bym tak skoczył. Kurde, no! Idź tam. Wydaje mi się, że mogę tam wejść w sumie. Chyba, że nic takiego by złego się nie wydarzyło. Cześć, Sergipt. Możesz wrolować do studni. Wiem, tak próbowałem właśnie tam wskoczyć, bo... Ale... Wiecie, tak jakby jestem przez niektóre takie drobiazgi tutaj zdezorientowany, bo ten mod również wprowadza jakieś tam zmiany w lokacjach i teraz na przykład mam wątpliwość, czy ogólnie tutaj była ta drabina w tym miejscu, czy to jest jakaś inna ta studnia. Bo wiem, że była drabina normalnie, była studnia taka, ale czy to jest w tym miejscu, czy ona była gdzieś tutaj może? Była, no właśnie. Coś zmienił. I wiem, że oni mnie przed chwilą zabili, ale i tak chcę zobaczyć, ile dusz otrzymałbym za takiego jednego typa. No właśnie, 500, słuchajcie. Warto z nimi zawalczyć. Naprawdę warto. Drabiny. W sumie tak. Oho. Jezu, to było dobre. Serio, wyszło lepiej niż się spodziewałem, że będzie. Ła. Na hita. I już mi nie dało! Nie, ustawię sobie ekwipunek takiego typowego tanka, nie? I wtedy będzie z nimi okej. Okay. Zależy mi na tym, żeby ich wybić, bo to jest naprawdę parę tysięcy dusz chodzące. Czemu nie? Oj, dobra. Wiem to. Do której strumyk? Do północy. Także jeszcze sporo, sporo. Ale będzie przerwa od 22, taka 15 minut około. Okej. 400 dusz. Dlatego ich nie stracił teraz jakoś bezsensownie. To byłoby dobrze. Tank mode activated. No. Nie, idę zjeść coś. Na bank na przerwie wózny. No nie, no nie wolno. W ogóle słuchajcie, to jest też tak, bo były pytania, czego nie wycina się tych przerw, nie? Jak są na YouTubie. To powiem tak, niektóre były wycięte, bo się po prostu wycięły. A na przykład mam teraz to nagranie, które 3 godziny miało, to w edytorze YouTube'a usuwałem tą przerwę. Po 3 dniach cały czas jest przetwarzanie na tym klipie, wiecie. Może jak to oglądacie, to już to jest usunięte, a może nie. Ale edytor YouTube'a przy długich materiałach jest naprawdę tragiczny. Przy krótkich też. I gdybym to chciał zrobić na kompie, to prawdopodobnie render by się wysypywał. Plus miałoby to jeszcze gorszą jakość, bo to byłby kompresowany film wyrenderowany raz jeszcze, więc trochę by się to mijało z celem. No i to jest archiwum po prostu, a tak naprawdę no, pominięcie przerwy to jest sekunda, nie? Można kliknąć po prostu na pasku odtwarzania w inne miejsce i tyle. Jak się przesuwa po tym pasku, to tak widać, czy już się zacząłem ruszać, czy nie, więc to nie ma z tym najmniejszego problemu, myślę. Ale staram się usuwać te przerwy, tylko tak mówię, dlaczego one mogą być po prostu.
Czemu uważasz Twitcha za tragicznego? Serio pytam, jakby. Co, co ci jakby nie pasuje na Twitchu? A co jest na YouTubie? Jeszcze jeden się uchował? Dziwne. Naprawdę dziwne. O ty kurde, koleś, kim ty jesteś w ogóle? Dlaczego tu jesteś? Boże, nie. Nie lubisz ognia, co? O, to jest po tobie chyba. Cześć, Nevermore. Painted Catalyst. Czy to było normalnie w grze, czy to jest jakiś customowy item? Nie kojarzę tego, ale dlatego może, że graliśmy na polskiej wersji, wiesz. Painted Catalyst? Nie kojarzę. Niezbyt potężny mag. Catalyst of one of the sealers of New Londo. Petted ways after their green work in the flooded city. Aha. Trzymałość też jest potrzebna do korzystania z tego. Trochę słabo. Te zaklęcia będą zżerały wam staminę. No obrażenia ma całkiem niezłe. To przyznaję. Dobra, no nie będę tam zaskakiwał teraz, bo to jest samobójstwo. A, tutaj jest zamknięte, tam jest zamknięte. Wejdziemy sobie teraz do ogniska. Mamy poziom kolejny. I lecimy od razu do tej windy, aby tam zaskoczyć już. Waria Misa Norlondo. No raczej tak, mówię, zobaczymy jak tam będzie sytuacja wyglądała na miejscu. Teraz dam życie. No bo mamy jeszcze... mamy tam jeszcze sporo rzeczy do robienia, w sensie innych. Na przykład dziewający smok jeszcze zostaje do załatwienia. To jest boss, z którym no chciałbym jednak... Kurde... 30 FPS-ów. Z którym chciałbym sobie jednak tam zawalczyć. Tylko boję się, że ja tam podejdę, a ten mag mnie znowu przeniesie do malowanego świata. Jezu, to są zaobrażenia chore. Tak, skombili się. O! Nawet przeżyłem! Miała niespodziankę. To nie jest przypadkowa rzecz tutaj. What? Skąd? Ej, skąd on się tu wziął? To nie jest, nie? Iluzoryczna ściana, nie. Ej, odwracałem się, nie było go tu. Go full tank? W sumie tutaj tak. To ma sens. Jeszcze większe obrażenie będę zadawał. No właśnie, bałem się, że ten sam w sobie upadek mnie zabije. Przepraszam, zerwałem się. O, któż by się spodziewał, że to będzie ściana, co? Och, tutaj też będzie. O-o. Czy on się zrespił przed moimi oczami? Tak, tak tamto. Ja nie był ich wcześniej. Kajra, gratuluję. Nie był ich wcześniej. Serio. Się wywaniali z ukrycia. Wychodzi z ukrycia jakby może jak golem, no. Mówię, respią się tak powolutku, powolutku. Teraz będzie dopiero ukrycie. Ja jak zginę i będę musiał odnaleźć swoje dusze. Aha, jasne. Jeszcze gluty tutaj porobili. Ale dźwięki. Co tu się odwala w ogóle? No, przepraszam bardzo, ale... Ile?
Was tutaj może być, co? Gdzieś tutaj jest klucz do aneksu, czy... Znaczy, no, pytanie, czy na modzie tak na pewno będzie, no? Ale byłoby dobrze. Kurde, z tą latarnią czaszki łazimy cały czas, no. Coś mi tu nie pasuje. Okej, to było miłe. Że skrzynia mnie nie zabiła po prostu. A mogła. Zginiesz za to, wiesz? Czaisz to? Zginiesz za to. Patrz. Oto mi ogień był. Ładnie o to chodziło. Potężny glut. Ostudnie lewo i na lewo. Wreszcie jakiś klucz ze zwłok, serio? Może nie znajdę go teraz. Chyba nie. Bo coś do azylu to było. To jeszcze zobaczymy. No, jak ładnie się podpalili. Tyk. To jest które miejsce? Na dole, kurde. Nisko na prawo. U? Tam? Nie, dobra, to poniosłem. Możesz wylecieć z zardzewiałej kości. Tak. Chciałem zrobić po ziewającym smoku. Ale mnie wyrzuciło. No nie cierpię tych glutów. To są takie... A ty skąd? Byliśmy tutaj tyle razy i kurde, nie było cię. Skąd ty się tu wziął? Szok. Po prostu szok. Dobra, to jest to pierwsze. To jest moje wejście, czy musimy mieć proste teraz? Tam jest jeszcze przejście. No nie poszedłem na prosto, bo sprawdzamy wszystkie drogi, tylko jedną. Oho. Gina. Dobra, nie będzie to człowieczeństwo. Boże, niech stracę. No nieźle, bo jakbym tutaj nie poszedł, to bym nie znalazł tego, co przed chwilą znalazłem. Nie. Tutaj byliśmy w stanie. Wiedziałem i zginę. Ale to jest chamstwo, nie? Ale to jest wredne po prostu. I powitanie, nie? Się po prostu rzuca od razu. Dobrze zużyte człowieczeństwo. No jeszcze nie stracone. Jeszcze. Bardzo ładnie zarządzam tym mapę. Tutaj. Bardzo. Jest tylko brać przykład. Zabiliśmy demona Fire Sage, który był tutaj. A, na 30 FPS grałem tam na dole.
I w zasadzie to całe malowane areami, znaczy malowany świat areami zrobiliśmy. Czasami już powiedzmy końcówkę, ale tą najgorszą. Aha. Chciałem się respią. To może i dobrze. Boże, wyjechał przez to. Tu był skarb. Będę. Wniosek jest prosty, trzeba chodzić na tarczy. I cyk, klucz do aneksu. Chyba wszystko już mamy, nie? Tutaj na dole zrobiona. Możemy tych 60 FPS wrócić, bo to będzie normalnie wyglądało. Narzekasz na lagi, przystąpiłem, przypomnij sobie laktam PS3. Nie narzekam na żadne lagi. Na to jak tutaj wygląda, nie? Na 30 FPS-ach, jak slow motion. Aż nienaturalnie to wygląda. Wiem, że to było pod siebie robione. Nie, tu był skarb, zaraz. Zaraz. Najlepsze po prostu lokacje, nie? Tunela. W których jest brak odniesienia jakiegokolwiek. I kółeczek na razie nie ma. I teraz się zespiłem. A ten to skąd tu się wziął? No nie no, ej, a ten jak mnie złapał? Przecież widziałem go, ominąłem go specjalnie. I co i nic. Mój Boże, ale rekt będzie. Thank you. Nie! Na sam koniec! Card Hunter, dzięki za follow-up. Boże, jak ja nienawidzę tych przeciwników. Myślałem, że poise uratuj mnie. Ogrom kółeczek, no niestety nie. Chociaż w sumie zależy jak to rozumieć. Nie widzę tego wroga, nie? To jest najgorszy typ przeciwnika. Dobra, na lewo i na prawo muszę iść teraz. I tam będę już na miejscu. Dramat. O Jezu, jeszcze nie skoczyłem tu. Ale serio, po co on usuwał drabinę z tego miejsca? To jest takie niedorzeczne. No halo. Chyba, że tak się tutaj da wskoczyć, co? Chodźmy. Serio. Dlaczego tu nie da się wskoczyć, a da się wejść? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Dlaczego to tak działa? Nie mam pytań. Nieważne. Ma to sens. Jakiś. Śmierć była naprawdę 18+. Chyba tutaj. Wow, nie, proszę. Nie! No nie wierzę! Dlaczego spadłem z tego? Dobra, wiem jak tam przejść, to już nie będzie takie złe chyba.
No możemy sprawdzić przez ten aneks, ale boję się, że wejdę i tam będzie jakiś nowy przeciwnik dodany przez tego moda i zginę i stracę 20 tysięcy, czyli tam jest. Wiem, gdzie jest aneks. Nic się tu nie zmieniło, tylko pytanie, czy tu nie będzie czegoś nowego. Nie, dobra. No, dobra. Kurde. Te dusze. A dobra, nie. Myślałem, że jestem idealnie pod tym glutem. Teraz się nie zrespiłem. Teraz się nie zrespiłem. Okej, świetnie. Muszę jeszcze nawet jakieś rękawiczki, które by ważyły 0,7 na przykład, dałbym radę? No już nie. Już niestety nie. Ale i tak już to wygląda dużo lepiej. Okej. I trochę mroczny kościerz z mieczem. No tak. Trochę tak może być takie skojarzenie faktyczne tutaj. Też tak mi się to kojarzy. Tu jest? Nope. Boże. Jakie odgłosy. Oj, to trochę potrwa. RIP, kuzynostwo Ornifex. No tutaj spadać bym raczej nie chciał. Ile? Ornifex nie morduj, nie no trzeba. Sorry. Ej, jest jeden tylko. Ktoś chyba zeskoczył w przepaść. A nie, dobra, przeleciał. Oni powinni naprawdę, aż się proszę o to mieć atak, na zasadzie takiej, że porywają nas jak harpie, tymi szponami, co mają w nogach i nas po prostu lecą z nami, nas gdzieś zrzucają, nie? Po prostu po chwili. To by było super, ale podejrzewam, że to by za dużo problemów sprawiało, w sensie w zrobieniu tego. Staba zainty, tak, to też... Widzę, że fajne nagrody można tu znaleźć. To sobie zaskoczymy na koniec, myślę. Czy druga strona jest, nie? Chyba. Jest. Oj! Oj, tak za długo się podnoszę po tym leku. Czy zabijemy już smoka lub demona? Demona tak, smoka jeszcze nie. Czego ten żar jest? Emperor for Blacksmith Weapon Ascension. Boski? White Titan. Tych białych czanków to mam chyba więcej niż zwykłych nawet. 7. O, 8, dobra, prawie porówno. Dobra. Już nic więcej nie ma. Nope. Dobra. Możemy się stąd zabierać i w zasadzie polewelujemy i się zwijamy chyba do bossa, nie? Tak ostatnia prosta, ten most sobie ogarniemy. Musimy ze smokiem jeszcze zawalczyć, co prawda. To będzie ostatnie jakieś takie większe wyzwanie, no chyba, że coś na tym moście nowego się pojawi, nie? Jest trochę tych opcji.
1500 za nic jeszcze w sumie. Wszystko wywróć. Dobra, zaraz. Nie mam się czym leczyć już, wiecie? Mam nadzieję, że oni nie będą jakoś mnie bardzo gonić tutaj. A, tutaj było przejście, faktycznie. Dwa czanki. Zaskoczenia. Prawo wskaż, to też coś jest, o, widzę, że nawet i... O nie. Nie! Żyłem. Nie wiem, czy chciałem tutaj w sumie zeskakiwać. W sensie, w ten dokładny sposób, czy chciałbym zeskakiwać. O Boże, ostatnio toksyny mi zostaje. Dobra, musimy się stąd wydostać jeszcze. Ale faktycznie w tym miejscu z białymi szczurami mnie nie było. I faktycznie ono nie było przeniesione, tylko tam się pnuliłem wcześniej. Chciałbym odzyskać też to. Znaczy mam błogosławieństwo jeszcze, tak, pewnie, ale... Ten Scarlet też jest, ale trochę szkoda mi tego. Też były miałeś rację, aha, okej, okay. Czyli tam jednak to zostało zmienione, dobra. Mówię, tutaj... Trochę mogę być zagubiony właśnie przez to, że... Serio, nie zrobię tego, bo nie mogę tych beczek rozwalić rolem. Przez to, że no, mam takie wrażenie czasami, że hej, to było jakoś inaczej, a później się okazuje, że nie, nie było inaczej. Jak nie użyjesz nigdy? Nie no, użyję jak najbardziej na bossach. Było... Ten... Demon stonoga na przykład. Muszę jednak z tego łuku skorzystać, bo tak to nie ma jak. Dobra. Nie mam żadnej bomby czy coś do rzucania, więc musi być łuk. A dobra, już to. Zdobędę to. Okej, co mamy? O, 4 bomby, no, super. Serio, nie jest to zły skarb. Prawda, to nie jest zły skarb. Dobra, zdajmy ostatni estus. Cześć, Makin, 3 godziny gry w PUBG, czas na przerwę. Boże, wytrzymałeś 3 godziny w PUBG-u. Szanuję. No ja tu nie podniósł tego jednego punktu zręczności. No nie, bo to tak jak mówiliśmy, nie ma za bardzo sensu, bo jak będę potrzebował jako broni, to ten łuk na takim poziomie i tak nie będzie sensownym wyborem jako broni. A jeżeli chodzi o podprowadzanie przeciwników, to w ten sposób mogę sobie takich podprowadzać, nie? Ale tak nie spełnią wymagań. Okej. Nie odczuwam braku takiego jakby zabijania przeciwników z dystansu w obecnej sytuacji. Naprawdę sobie radzę z tym, tak jak jest teraz. Nie, tędy będzie szybciej. Tak, tędy będzie szybciej, tak? Zawahałem się, czy może nie pójść... Triggerować tego bossa. Oj, pożałuj tego.
15 tysięcy. Wezmę tylko ten jeszcze ekwipunek. Wiem, że wystarczy ich ogniem atakować, ale hieromancja jest bardzo ograniczona w moim przypadku. Skorzystałem z tego, nie? W ten sposób. Dobra, to tak, przejdziemy sobie do tego miejsca raz jeszcze, bo coś tutaj jeszcze podnosić, mam podnieść, tak? Więc jeszcze jakąś jedną rzecz. Level już mam? 67. Wiem, że było to tutaj już widać, w prawej stronie. Dobra, dokąd teraz? Tam byliśmy. Już jednak nic. Okay. O Boże. No, to jednak zostaje tutaj. Na górę. Na górę za dziurą, zejście masz w dół. Jednak coś jest. Dobra, tak idę po duszę. Tam byłem chyba. No zaraz zobaczymy. Tutaj dało 57 level. Nic się nie było mnie w tym miejscu. No i tu jest przejście. Wiem, czy to jest wszystko. Uprzeć go. Uprzeć. Nie! No kurde, dlaczego ten jeden atak nie wytrącił go z równowagi? Nie czaję, dlaczego 3-4 ataki wytrącałem, a jeden nie? Nieważne. Zaraz po prawej, tak, tam już byliśmy. Czyli już niczego więcej tutaj nie ma. No nie, nie ma takiej możliwości. Ta dziura to jest śmierć. Przecież. A nawet jeżeli nie, to tam wracam. Tu zejdą, no. Debona na dole zabiliśmy, a smoka teraz idziemy. Chcemy uglądać dzisiaj Bloodborne, jestem na etapie trzeciego bossa, gdzie stwierdzili, że nie jesteś w stanie wybrać najlepszego. Znaczy teraz jesteś w stanie wybrać najlepszego bossa. Nie. Z Bloodborne'a? Nie. Może Ludwig? Ale... ciężko powiedzieć, naprawdę. Na górze byliśmy już. W sensie na tej tutaj wieży chyba.
Na łeb. No ruszaj się! Tak się z tym walczył. Wiem, że tylko ten atak masz. Nudny. Jaki to ma zasięg? Jak się z nim walczył, nie? Serio aż dotąd? Wolałem tą wersję, w której to było cieczą, a nie gazem jakimś dziwnym, bo tak wiedziałem, że dokąd mogę się ustawić, żeby to przeżył. O! Nie wiem, co się stało. Okej. Okay. To jest zbugowane. O! O! Tego się nie spodziewałem. O, nie wiem, co się stało. Nagle umarłem. Spoko. Spoko. Przyzwyczaiłem się. Ja nie mówię, że to jest zbugowane. Ja czytam. Chat. Wiesz, DL. Gdybyś też czytał, to byś wiedział, że to nie są moje słowa. Pena, żebym miał. Będę kiedyś. Się zdarza. Aha. O. To boli. Palmy toksyny. W sumie to nie jest najlepsza ścieżka do tego smoka, ale. Lepa w podłodze. No ale tam patrzyłem, to jest upadek śmiertelny przecież stamtąd, tam nic nie ma. Thank you. Klapa. Diteris, dzięki za follow'a. To jest 60 FPS, okej. Okay. Wiem różnicy w ogóle. Nie, z tej strony nie byliśmy. Na pewno, także. Nawet dlaczego? Na dole zleciał. Wiadomo, że zaraz przylecą do mnie kolejne. Hello. Zrobiłeś kiedyś w Dark Souls 2 łapieczynie iluzoryczne? Jeśli nie, to nie myślałeś kiedyś o zrobieniu tego na streamie? Nie, nie zebrałem i nie zamierzam. Szczerze. Nie uważam, żeby Dark Souls 2 to było coś, co... W czym chciałbym robić kolejne jakieś wyzwanie? Tak. Przez najbliższe... 100 lat. Po prostu. O, 80. Udało się w końcu Dark Souls 2? No tak, to już od dawna jest zakończenie na YouTubie tego, no halo. Co to za pytanie w ogóle? Rok temu było z Demon's Souls. Tak, bez śmierci, ale to z Demon's Souls, a nie Dark Souls 2. W Demon's Souls nie robiłem żadnego innego wyzwania i... Demon's Souls masterowałem też na... do zdobycia platyny. I po prostu...
I przejadło mi się w ten sposób. Jest tylko traksocjonem? Tak. Możesz wstać, smoku. Już wystarczy chyba, nie? Żeby on wstał. Pewnie, że tak. A co zrobiłem? Nie, no spoko, z tymi strzałami to nie jest jakiś problem. Problem jest z demonami Tytanitu. W zasadzie z demonami. Nadal to nie wygląda tak jak powinno. Ucho! Ktoś się wkurzył. Tak konkret. W sensie przy wylocie to wygląda normalnie, ale po chwili już znika jakby. Nie rozumiem jak to działa. Nie chciałem tym oberwać. A propos obrywania. Dobra, mam go. Oberwał wystarczająco. To chciałem właśnie powiedzieć. Dark Raven 3546, witam ciebie na streamie. Dzięki za followa. 5000, tak? Zostałem. Tak, dokładnie. Czy można zdobyć tego, tyle demonicznego tytanitu przed końcem gry, żeby ulepszyć zwierzę plus 5? No, na wiki byś zobaczył sobie na pewno od razu, jakbyś pisał demon, znaczy demonic titanite, to ci wyskoczy od razu, ile jest sztuk do zdobycia tego. Ale myślę, że tak. Jakim padzie grasz? Takim od Xboxa, na kablu, żeby się nie martwić w żaden sposób nigdy o poziom naładowania. Jezu, czy teraz stało? Okay. On nie wstanie tak teraz. Od tego. Jakimś dołem. Czy? I to? Op. Jezu! Działa jak zaplanowano. Tak naprawił to. Aha. Tył smoka nigdy nie wstawał. No przecież zawsze wstawał. Zawsze tył smoka przecież wstawał. Same nogi właśnie wstawały. Przód nigdy nie wstał. Jakby przód miał wstać? Halo. To właśnie same nogi zawsze wstawały. Gorsze to, że ja sobie... Okej. Okay. Nier. Najgorsze jest to, że ja mam bardzo mało tych kusów, ale możemy przejść tędy. Nie, czy coś mnie nie zaskoczy tutaj. O, już jest niespodzianka. To już mnie dobra, to już jest niespodzianka, to już mnie zaskoczyło. Wystarczy, więcej nie potrzebuję, okej? Okay? Wystarczy wrażeń. Dobra, jak teraz osiągnę jakiś taki punkt spokojny, albo zginę, to zrobimy tą 15-minutową przerwę, o której wspominałem, i potem będziemy kontynuować już do północy, do końca streamu. Coś się wielkiego pojawiło. AAAAAAA! Tego, że tu nie spodziewałem! Przepraszam za krzyk. Co on tu robi? Debulinio. Dzięki za follow'a. Jezu. What? Gone!
Gontr oczywiście na wsparcie kanału. Pozdrawiam 10 zł. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału. Również pozdrawiam. Miło mi, że taki aktywny też na czacie jesteś. Dzięki za wsparcie. What the f... Gontar, jak to się czyta. Ale minik ukradły. Dobra, rozumiem. Ale pamiętać. Myślę, że dostałem powiadomienie, że... Donate przyszedł. Tak jakbym... Jakbyście nie wiedzieli, to wam mówię. Też jakbym nie zauważył, to przyszedł. Gontar, dzięki. Demo Screamer. No nie! Dobra, może nie będę tego drugi raz oglądał na streamie, bo może być znowu strasznie głośno. Ale no. No ten nie jest taki głupi, że go tutaj dali. Prepare to cry. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Thou must return it. This land is peaceful. I beg. Maogon. I expected as much from thee. Why dost thee hurry toward thine death? Co? Nie ma ogona. Już mnie uprzedził. Dobra, robimy przerwę. Why could thou sorry! Didst thou not see why Ariames robimy przerwę. To było tak typowe, jak tylko się da, nie? Dobrze. Także jeżeli to oglądacie na YouTubie, to polecam sobie tak na pasku zobaczyć, ile mniej więcej ta przerwa będzie. Około 15 minut myślę, max. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, poważnie. Idę coś zjeść, wracamy i gramy do końca. Thank you. Nie no dobra, bądźmy poważni, muszę rozwalić przed przerwą. Nie ma innej opcji. Po przerwie zrobimy przerwę. Znaczy po zabiciu będzie przerwa. W przerwie zrobimy przerwę. Będzie stream z przerwy. Teraz boję się, że jej nie dam rady pokonać. Co to za pytanie w ogóle Game Magic, jak ja mógłbym w ogóle śmieć jeść coś takiego. Halo. Czemu ten gość się respi? Czemu ten pies właśnie zlagował? To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Dlaczego on biegnie w drugą stronę? O Jezu. Jezu, nie blokuj, proszę. O, dzięki. Spodziewałem się, że to podziała. Ja walczę z nim tylko dlatego, słuchajcie, że naprawdę bardzo potrzebuję dusz. Bardzo. Ta modyfikacja ma ten problem, że spowalnia strasznie levelowanie postaci.
O Jezu! Gontfr na otarcie łez po tej druzgoczącej porażce da 10 zł. Dziękuję bardzo! Wow! Chyba zaraz będzie kolejna porażka. O, a może nie? Proszę, zostań widzialna. Czego się wstydzisz? Nie wytrzymam. Cóż, takie obrażenie robiło? Czy to zostało kurczę zmienione? Bo nie tak to zapamiętałem. Halo. Może się nigdy po prostu nie dałem złapać w tak prosty atak. Nie wytrzymam. Muszę! O ty! Gdzie jesteś teraz? But why? What seeketh thee? A bo klątwa obniża nie tylko atak, ale i obronę. To by było straszne, gdyby tak było i obawiam się, że tak może być właśnie. Dobrze, udało się. 30 tysięcy, dlatego właśnie to zrobiłem. Dla tych dusz. Więc opuśćmy w końcu to miejsce. Już. Zrobiłem, co do mnie należy i teraz można iść jeść. Jak myślicie, dokąd ja się mogę teraz przenieść przy użyciu tej kości? Jak wyście to obstawili, co? Do miejsca w tym świecie chyba, a nie tam, co? Chyba. Do obrazu? No do Ariamis. Ale przecież Ariamis było ucięte. Odcięte od świata. Serio, do Ariamis, ja pierdolę. Się wydawało, że z Ariamis nie można wyjść przy użyciu kości, jak mieliście aktywne poprzednio nisko, ani wejść. Powrotem. I to twórz, no właśnie. Jaki jest plan? Nie chcę przebiegać przez nich wszystkich, bo to się źle skończy. Nic ci to nie da, kolego. Czy słyszałeś o Dark Souls Trilogy? No tak, ale to nic takiego, nie? W sensie... Jak ktoś nie grał w Dark Souls ogólnie, to super opcja dla niego, a tak dla mnie no to nic nie wnosi, bo mam to wszystko już tak naprawdę, tylko jako... dziennie kupione gry. Brudnika, wyjaśniony. Ale jesteś słaby, nie? Zdałeś mi się porobić. Ta tarcza odpada, dlatego że... blokując się tą tarczą, i tak otrzymuję obrażenia. Minimalne. Więc... jakbym postawił na blok,
zginę. Tarkus. Wielki nieobecny tutaj zginął. Taką, która ma 100%, mam taką. Nie wiem, czy mogę z takiej korzystać tak naprawdę. No nie, nie mogę. Bo pamiętaj, że gramy na modzie, który zmienia właśnie duże rzeczy, między innymi statystyki ekwipunku. Wieczka dla Tarkusta, moi drodzy. Czekaj, kością? Ale po co? Ostatni koleś został. Ostatni gość został. Może później tak. Vanur Londo. Kość mi przyniesie właśnie tam do obrazu, tak jak mówicie, więc no... Albo do wyjścia z obrazu. Po prostu. To mi nic nie da. Regulec, nie? To. Nie jest śmieszne. Co wy tu robicie? Halo! Człowieczeństwa użyj? Nie! Szkoda mi już ostatniego człowieczeństwa. Już wystarczająco dużo zmarnowałem. Trzy aktywne. Ale ja nie wiem, czy na dole jest ognisko na tym modzie w sumie. Mam nadzieję, że tutaj będą. Smoki Vanur Londo, niekanoniczna. Ale tu trochę... Trochę swoją robią, nie? Też... Sorry, znaczy... Jak to będzie mimik... To się nie zdziwię. O, dobra. Zdziwiłbym się, bo to jest strażniczka. Okej. Okay. Dwa levele mogę mieć. Sporo, nie? Już myślałem, że nie ma strażniczki. Wtedy bym trochę tak... ryzykował się dając tutaj, nie? Nawet bardzo bym tutaj ryzykował. Takim zagraniem. Dobra, dam ten punkt zręczności i dam udźwig. Ile brakuje do poziomu w ogóle? Bardzo mało. Znaczy, że jednego przeciwnika zabiję. Gdzie będę myślał na czaty? Pytanie pada do Xboxa, masz podłączonego kablem? Kablem. Ciacho, dzięki bardzo! Wow! Ciacho 875, kiedy jakiś nowy film na YouTube o Sekiro, bo parę nowych filmów się pojawiło, 10 zł. Wiesz co, Ciacho, może być jakiś taki materiał tak naprawdę. Jakby widziałem te gameplaye chyba IGN, jeśli się nie mylę, jeśli tak to przepraszam i poprawcie mnie, robił na ten temat, więc mógłbym coś takiego nagrać, jeśli byście byli tym zainteresowani. Bo do premiery zostały 2 miesiące, nie? Kurde, no gdzie ja mogę znaleźć te dusze do ulepszenia? Czy będzie Sekiro teraz po premierze ogrywane? Tak. Nie będę tym razem mówić, ile to będzie odcinków dziennie z Sekiro, ale będzie ich dużo. Bardzo dużo. I seria YouTube'owa będzie nagrywana na ślepo i seria na YouTubie będzie tą pierwszą. Na streamach myślę, że też sobie tą grę przejdziemy, zobaczymy, czy tam można faktycznie jakoś w inny sposób to robić. Poza tym na YouTubie będzie pewnie strasznie lamić, a na streamach jak będziemy sobie grać, to pewnie równoległą postacią się będą 2 save'y. A myślę, że będą, bo nawet w Demon's Souls już były, no to wtedy sobie to jakoś inaczej może poprowadzimy. Albo po prostu będę lepiej grał i tyle. Czy jeśli porzuciłem Nioh przez klimat, to jest sens czekać na Sekiro? No myślę, że tak, bo te gry głównie mimo wszystko i tak stoją... Jednak wiesz... Znaczy, stałem gameplayem, ale jeżeli ci ten klimat nie pasuje, to może jednak mimo wszystko cię przekona to... jak będzie ta gra po prostu wyglądała od strony gameplayowej jakby. Może samo to, wiesz, sama sceneria i to jak From Software stworzy jednak tych przeciwników, to cię przekona do tego. Cholera wie.
Nie wiem tak naprawdę, nikt ci na to nie odpowie pytania. Bo jeszcze nikt tej gry tak poza twórcami i powiedziałem jakąś garstką osób nie przeszedł. Albo nie ogrywał w jakimś takim znaczącym stopniu, żeby ci odpowiedzieć na to, no. Na streamach też będziesz lami, oszukujmy się. No wiem, cicho. Wow, co to za tarcza? Brzmi jak kurde na te. Na błyskawice, no właśnie. Tutaj kite shield. No co, wynosimy się stąd, nie? Na razie za Norlondo. Pójdziemy sobie na ziewającego smoka i wrócimy w takim razie tutaj. Do niekanonicznego Norlondo, tak? Ze smokami. Ciekawe, jakie jeszcze zmiany tutaj zostały przyszykowane na nas. Ale pytanie, czy jestem w stanie tutaj teraz stąd wyjść? Czy one będą? Będą. Proszę bardzo. No i co, Manafi? I co? Nie, Makin. W takim momencie. Makin demo, demo 3 złote. Makin, dzięki 3 złote. Dziękuję bardzo. Powinien spację jeszcze porobić. Zrobić demo. Demo. Czy atakujesz Gunevir? No myślę, że tak, ale nie od razu. Cię później raczej tam się zajmiemy walką. Z tym niechcianym. Czy niechcianym? Tym wychowywanym na córkę. O, zginął od tego, świetnie. To jest cudowna wiadomość. Kurde, co z niego wyleciało. Piąty sobie przy ognisku, polewaluje, idziemy dalej. Stąd to będzie zagrożenie radioaktywne. Właśnie nie wiem, czy to, już, czy to jest jeszcze czytane, tak szczerze mówiąc. Znaczy, ja nic nie blokowałem, ale... Nie zachęcam do takich rzeczy. Oczywiście. No i wziął i zginął, no wziął i się umarł. Go Sif wreszcie. Ziewający smok i Sif. Dajże przerwę, człowieku. Zara będzie. Zara będzie. O, możemy przerolować. O, tu nie mam najmniejszych szans, żeby mógł rolować, no ale... Nawet bez rękawiczek wątpię, żeby tak dało się. No, właśnie. Ale już jest coraz lepiej. Dobra. Tak. Nie no, przerwy nie zapomniałem, zaraz będzie. Nie, Norlondo jeszcze nie zrobiona. Nie ma tak dobrze niestety. Trochę ryzykowałem tym, muszę przyznać. Też trochę niepotrzebnie, nie? Co by nie mówić, no ale... Pamiętaj, jak nie zrobić gapinga za pierwszym razem, to jest słabe. No, wiem. Ciacho 875, gotowy jesteś na wyzwanie w DS3, bo ja nie mogę się doczekać 9 zł. Ja powiem tak, jestem gotowy jak najbardziej, również nie mogę doczekać i... Dziękuję bardzo, Ciachu, za wsparcie i powiem wam, że naprawdę czekam na tą serię. Ona będzie za miesiąc już, no z kawałeczkiem, więc dość szybko to minie, tak naprawdę. Cześć, Muchomor, dzięki bardzo za wsparcie. Muchomor.tv, jak tam u was, duszę i demo 5 zł. Bardzo dobrze. Dzisiaj naprawdę długo już gramy, w zasadzie prawie tyle, co przez cały poprzedni stream, a jeszcze zostaje nam ponad godzina. Więc jest dobrze. No i w końcu... weekend, nie? Ej, czekam, ty już wiesz na co. Tak, wiem, już się miesiąc kończy, także... Wiesz na co. Będzie. Znaczy, no sesja się musi skończyć, więc... Zależy, kiedy uda się ją ukończyć.
Kiedyś oglądałem twoje streamy z wielką szczególnością, gdzie się podziała ta satysfakcja z czekania na twoje live'y. Nie wiem, to jest pytanie do ciebie. Ja się bawię coraz lepiej, szczególnie, że gram teraz tutaj. Tak naprawdę teraz jest taki okres, że gram w Dark Souls 1, czyli moją ulubioną grę z Dark Souls. I gram na modyfikacje, które ją tak zmienia, że się czuję, jakbym grał po raz pierwszy w to w ogóle, więc ja po prostu siadam z taką ogromną przyjemnością do tej gry. I nie wiem, czy zauważyliście, często na streamach gramy tak, że gramy najróżniejsze gry. W sensie, na przykład gramy sobie coś i później zmieniamy, nie? Albo dzisiaj gramy to, jutro gramy coś innego. A ostatnio przez, nie wiem, 3-4 streamy pod rząd gramy tylko w to. Wiem, że może też już niektórzy by chcieli, żeby było coś innego i w sumie możemy tak zrobić, ale gram w to do tego powodu, że po prostu czuję się, jakbym grał w to po raz pierwszy. I naprawdę z wielką przyjemnością to robię. Więc... ja tak, nie wiem... może po prostu ci się coś znudziło. Może miałbyś inne oczekiwania. Zastanów się nad tym. Wiesz, wszystko się może przejeść komuś, nie? Znaczy do której dzisiaj do północy sobie pogramy, także to jest... spokojnie, może to jest też właśnie kwestia tego, że jest to teraz bardziej przewidywalne przez to, że gramy tutaj to Dark Souls, że na tym modzie, że wiadomo, że będziemy w niego grali, no nie wiem. Ale... może to pierwsze? Nie, nie szalejmy. Dziś nie. Jutro będzie stream, a w niedzielę stream będzie, słuchajcie, szybciej. Prawdopodobnie gdzieś tak właśnie... no... 14. Kurczę, najgorsze jest to, że tutaj usiąść nie mogę, no ale chyba przejdziemy do tego, nie? Do ziewającego smoka tamtym akweduktem bez śmierci. Mam nadzieję, że się uda. Coś takiego. Czy pod Authors of Ash będzie Bloodborne? Tak, w sensie... ogólnie ogrywany jak najbardziej, ale nawet przed ukończeniem tego będzie Bloodborne ogrywany dalej, bo my tam, przypominam, mamy cały czas jeszcze postać, na której chciałbym sobie dokończyć Bloodborne'a na postaci bez levelowania. I to już tak naprawdę mamy w dużej części zrobione, mamy końcówkę gry, mógłbym tam już nawet teraz odpalić Bloodborne'a i wejść na ostatniego bossa w grze i walczyć tam z nim. Ej, serio? Trafiłem go tam jakoś? Wow. Ale jednak nie chcę tego robić, bo no właśnie chcę dokończyć najpierw to. Albo może raz sobie tam powrócimy. To tak trochę też bez sensu się wybijać i przyzwyczajać i... jak się przyzwyczaje, to przychodzi na coś innego i znowu się przyzwyczajać. Więc to zobaczymy, nie? Ale generalnie naprawdę spoko. Jest z tym Bloodborne'em, dużo zrobiliśmy i na pewno będziemy kontynuować, o tym nie zapomnę. Nie wiem, czy DLC dam radę ukończyć, w sensie, no tak jak mówię, tamto granie tamtej postaci od początku podkreślałem, to jest takie granie luźne, więc możliwe, że zginę. O, jednak nie. Więc możliwe, że tamtego po prostu nie dam rady skończyć, ale postaram się, no ale podstawkę myślę, że na pewno dokończymy, skoro tak już Darek udało mi się dotrzeć, nie? Teraz nie powinien łucznik zesnajpić tutaj i koniec by był ze mną. No i to by było takie trochę spodziewane. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu, może się wyleczę tak do pewności. Wiem, że nie będę miał wtedy za dużo stusów. A, i mam nadzieję, że smok, a w zasadzie mag, który jest na smoku, się na mnie nie odegra znowu i kurde mnie nie wyrzuci do obrazu. Myślicie, że ma taką możliwość, aby tam dwa razy mnie wysłać? Jeśli tak, to jest najgłupsza mechanika, jaką widziałem, szczególnie, że nie mam odblokowanej teleportacji, nie? No nie, mag cię wyrzucił. Kto? Możesz powiedzieć już teraz, chyba, że to jest jakiś potężny spoiler. Boss? Jakim cudem? Jak? Czemu mnie nie trafił niczym? Zabijesz, to się dowiesz. Oho! Czyli jednak spoiler. Ha. Jeszcze może mnie zabijesz, szczurze! Ciacho 875, a da się to jakoś wyzwanie przyspieszyć 30 zł. Jezu, Ciacho, dzięki bardzo! Nie, niestety się nie da przyspieszyć w tym sensie, że wystartujemy szybciej. Data niestety jest niezmienna, ale postaram się, żeby te odcinki były, no... tyle często, na ile to będzie możliwe, żeby to była jedna z tych głównych serii, nie?
sensie, nie znaczy to, że jak Sekiro wyjdzie, to będę nagrywał Sekiro raz na tydzień, a wyzwanie będę cały czas starał się robić, żeby się pojawiało raz na tydzień na przykład. Ale postaram się, żeby było naprawdę na tyle często, na ile to będzie możliwe i no... Na streamach również, jak się gdzieś zatnę, to będzie często, żeby po prostu być tak cały czas jakby przyzwyczajony do tej rozgrywki. Ale chciałbym sobie po tych po prostu, nie wiem ilu, trzech ponad latach odpocząć trochę od wyzwań. Mimo, że Bloodborne to robimy, ale to jest, mówię, takie bardzo, bardzo luźne podejście, nie to, co tutaj, nie wiem. Jedno podejście sobie zrobimy może. W sumie to już widzieliśmy tak naprawdę tą cutscenkę, więc nie wiem, czemu ona się znowu odpala. O, będzie dużo, naprawdę bardzo dużo tego wyzwania i bardzo długo będzie ono pewnie. Wyobraźcie sobie samo DLC, co tam będzie, żeby pokonać taką Fridę, nie? A później, żeby dojść do tego bossa, to też jest wysiłek, żeby pokonać księcia demonów na przykład i innych. Już po tym, czy go zabijamy, czy zginę, robimy przerwę. Także jedno podejście. Bane of Lords. Wow, niezłe obrażenia. Chyba ktoś mu zwiększył pasek zdrowia. Ej, i maga nie ma. A wcześniej był, czy jesteście pewni, że to w takim razie nie chodziło o tego maga, że to on nie przeniósł tam tego obrazu? Może żeby mu odciąć ten ogon, to naprawdę trzeba się... O kurde. Trzeba się nagimnastykować i to naprawdę sporo. Ja wiem, z jakim ten boss jest. Tak, taka podniosła i naprawdę pasuje do skali tego bossa. Jego naprawdę fajnego designu. Jednego z fajniejszych w ogóle w Dark Souls 1, tak pod względem wyglądu, nie? To jest bardzo subiektywne, ale... Jak na moje, to jest na pewno topka, jeżeli chodzi o sam wygląd. Może nie samą walkę, która jest dość schematyczna. Ała, przepraszam. Nie o taki atak, że tak to podbijało w ogóle? Roluj! No nie, zestagerował mnie! Potężny boss! Ale i tak musisz go pokonać za pierwszym razem. No i nie pokonałem, bo jednak to nie jest Gaping Dragon, tylko to jest Bane of Lordran, więc to się nie liczę. A ja do was wracam po przerwie, teraz już tak, na serio. Siądźmy sobie, żeby nic mnie nie zabiło w dziwny sposób. I cóż, puszczę w tym momencie kilka reklam, także jeśli macie ochotę mnie wesprzeć i włączyć odbloka, będę bardzo wdzięczny przez ten czas i tak się nic nie będzie działo. A na Twitchu te reklamy się i tak bardzo rzadko wyświetlają, ale może, kto wie, coś się w końcu pojawi. Zobaczymy. W takim razie koniec przerwy i wracamy, słuchajcie, do rozgrywki. Spróbujemy zabić w końcu... No nie powiem, że ziewającego smoka, ale Bane of Lordran. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Troszkę... przerwy, ile tam było? 12 minut chyba? Przed czasem, no takie wideoki podawałem od 23 do 23.05 mniej więcej, nie? Tam na czacie puśćcie mi info i... Trzypo. Puściliśmy. Dobra, zobaczmy... Aha, za każdym razem będzie kastenka, dobra. Zobaczmy, jak tym razem pójdzie. To jest zwyczajny ziewający smok na razie, z tego co widzę. Może też się później odpali. Stąd, no, może być też taka zmiana nazwy w sumie. Dlatego trochę się obawiam, że może on czymś mnie zaskoczy w drugiej fazie. Czyli taką ma. Okej. Nie zabiłem Gapinga za pierwszym razem, bo nie ma Gapinga! Co on tak daleko skoczył? Dobra, to jest zmiana! Ej, to jest zmiana. On nigdy w życiu tak daleko nie leciał. I po tym często szarżował, a nie podnosił się. To są zmiany. To są zmiany. Co jadłeś? Twaróg z rzodkiewką, szczypiorkiem, pomidorem. Trochę jogurtu greckiego. To się inaczej zachowuje. What the? Jak ja mam tego uniknąć?
Ej, ten skok jest jakiś niemożliwy. Ten skok jest naprawdę niemożliwy, żeby go ogarnąć. Strasznie tym się cieszę, nie? No, ja teraz tak w sumie... Trochę... Późno jadłem, ale... Dzisiaj raczej szybko nie uda się iść spać. Więc... No to tam, wiecie. Trochę później wyszło Sanchez i... No to są zaniki. Dziękuję za follow. Cześć, Ronaldo. O mój Boże. Pierwszy raz taki nick po prostu, który taką reakcję na mnie wywołał, nie? Najgorsze sobą czy przed? W połowie. Tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o poziom. Tych najgorszych rzeczy, to połowa. Jaki to nick był? Kostnica matrymonialna. Nie przywal mi tym ogonem tylko, proszę cię. Chyba jest sposób wbiec pod niego, bo on nie zakręci wtedy. Boże, jaki to ma zasięg zwiększony. Chore. Serio? Zaszarżujesz? Okej. No, nie wierzył we mnie, że tak szybko skończymy przerwę. Najwidoczniej. Właśnie obstawiam. Jesteś słaby, wiem. Wiem. Dwa razy na tym właśnie zginąłem, to jest wstyd. Naprawdę. On chyba był podatny na błyskawicy, nie? Wiesz co? Chyba, ale głowy nie dam. Poza tym wiesz, na tym modzie on może być odporny na błyskawice, nie? Też nie wiadomo. W sumie. Trzeba zapomnieć o praktycznie wszystkim. Dobrze, duszę podnieść. To trzeba praktycznie o wszystkim zapomnieć, co się wie o tej grze. Poza może lokacjami, chociaż no te lokacje też się w inny sposób przechodzi teraz, więc no w sumie to... No jest... że no jest to może... Już wzmocniony strasznie. Teraz jest silnym demem, a nie potężnym. No nie, no muszę odzyskać tytuł. Ale wiecie, zmieni. Może bym tej runy wzmacniającej. W sumie. To jest jednorazowe i trochę mi szkoda na takiego bossa, który po prostu wymaga cierpliwości. On też ten ogon wyżej podnosi, mam wrażenie. Ależ ewidentnie. Tak, trzeba wbiec po prostu w drugą stronę. Ale ewidentnie utrudniona wersja to jest. O, zaszczyt ma takie obszarówki jeszcze małe porobione. Jakby. Czy ma zasięg po prostu. O, i ginę. Rozszerzone. Twoich ataków. Dodatkowym efektem podbicia, nie? Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Szarża będzie? Nie, nie ma szans. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Dobry hitbox, by the way, no. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że customowo to zrobił specjalnie nawet w ten sposób. To był dobry hitbox.
W sensie, żeby to miało zasięg też taki... No, mówię, jak obszarówka, tak, troszkę powiększona. On taką falę tworzy niby. U mnie ta kamera. Pewnie zginę pod sam koniec. Ej, nie dało mi full HP! Człowieczeństwo nie dało mi maksymalnego poziomu zdrowia, co? Mamy to, dobra! Doszły mu na najgorsze ataki w sumie. Jaki dziwny dźwięk, jest taki tępy, nie? Jak ginę. Aha, dobra! Łokciem na hita mnie wziął. Przechodzi po mnie, spoko, zabiera mi tyle życia. Tu z nim łokciem tyle, nie? Okej, okay, nie mam pytań. Co za bzdura. Ale człowieczeństwo jakby daje mi 100%, więc nie powinno osłabiać człowieczeństwa, no halo. 4 człowieczeństwa, no ale to nie jest stracone, one tam leżeć będą. No, tylko że kości i tak nie mam. A nie, mam 4. Więc mogę je podnieść i się przenieść od razu. Trzeba jakoś sensownie to wykorzystać. Stanę się człowiekiem, rozpalimy sobie to ognisko i ten, bo spadnie. Takie Brytas 2.0. No w głównej mierze nie, bo to nie jest największym problemem te szarża, tylko te... Taki ogonem na początku, no a później to widzicie, te skoki, nie? Te skoki to są takie... Powolne. Brytas jest super szybka. Który komentarz cię tak rozbawił? Że jestem słaby. Ale przynajmniej wiem, że to jest dobre miejsce, w które atakuję. Wow, się liczę jako ogon. I niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego tak małe obrażenie teraz otrzymałem, a mnie nie wzięło prawie na hitę, jak było to do tej pory. Dlaczego? Dlaczego? Nie czaję. Po prostu nie. No, jestem pod ścianą. Ah, hello. I knew you would come. Just call it intuition. Kostnica, dziękuję ci bardzo serdecznie za suba. Czy to wynika z pochwały twojego bardzo kreatywnego i ekscentrycznego niku? Zaraz dopiszę oczywiście, tylko zginę tym bosie, albo go zabiję. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Bawiła. Na streamach. Ja też na każdym kanale na Twitchu możesz korzystać z emotek. Teraz masz. No już idź. Wow, sięgnęło. Nie wiem jak. Oj,
Przytrzymam się trochę, bo... O, dziękuję. Myślałem, że jestem poza zasięgiem. Się tego zupełnie nie spodziewałem. No go, szarża! Wbij łeb! W ziemię! Dokładnie! Gin! Czemu tak zwolniłem na chwilę, nie wiem. O nie! Szczenie ekwipunku! Nieudane. Wiesz co jeszcze jest nieudane? Bosie? Moje życie, że zginąłem na to. Time out bez ulepszania estusów? No chyba tak, bo kurde nie mogę niczego znaleźć tutaj, nie? Zdejmij tarczę i weź armor. Ta tarcza mi daje więcej niż armor, bo przyspiesza mi regenerację staminy, dzięki czemu jestem w stanie unikać tych trzech atakach. Cokolwiek. Boss jest przesadzony na tym modzie. Ma trochę za dużo HP. To nie robi mu małych obrażeń. 1000 HP wchodzi w 3 atakach, nie? I tak zobaczcie jak mało mu schodzi. 800, okej. Wiedziałem, że tego. Prawie jak Midir. Czy Midir miał też bardziej takie dynamiczne te ataki, nie aż tak schematyczne, typowo jak to. Serio? 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 Dobra, to był popis pięknych hitboxów, tych ataków obszarowych edytowanych na tym modzie. No ciekawy hitbox, nie? Potrójny. Co to za hitboxy? Moja wina. Powinienem przewidzieć i być w innym miejscu. Wiecie, tak powinno być. Ej, a tak serio to... Ja rozumiem, że to ma być trudniejsze, ale to jest trochę bullshit, nie? Że to mnie z takiej odległości ściąga. No jeden atak bym zrozumiał z takim elementem obszarowym, ale nie, że kurde każdy. Tam się robisz herbatę. No. No. Nie zabijaj. No dlaczego? Aż tak? Wiesz co, modyfikacja jest na razie tylko na tej wersji Prepare to Die. Ale na wersji tej zremasterowanej ma być podobno też. Bo twórca mówił, że pracuje nad tym. A na chwilę obecną tylko Prepare to Die Edition. Cześć, Spencer. Dużo mu zrobiłem. No tak, chodzenie też ma obszarówki.
czy padnie dzisiaj. Kolejny kierunek to będzie Sif, oczywiście. Nie, jakbym go bił między łapami, to on się obracać będzie i będzie mi tym życie zabierał. Sam widzisz, że on wystarczy, że mnie dotknie, to już tracę życie. Autor tworząc hitboxy inspirował się Dark Souls 2. Chyba za bardzo nawet. No obszerny ten głos, no całkiem obszerny. Ty, Makin, to weź nie wychodź, to może się ruszy w końcu na tym streamie. Bossem. Straciłem dwa człowieczeństwa przez ciebie, gościu, czaisz? Pewina. Jak mogłeś to zrobić? Ale ja nie ginę przez brak estusów. Że ginę na hita od szarży. De facto, wystarczy raz mnie trafi, ktoś przejeżdża po całości. To nie wynika, tak jakbym miał 20 estusów, to by nic nie zmieniło i tak bym ginął na tyle samo. Leżąc. 20... Liczyłem, że przyda mi się do innej lokacji. Gdyby się przydało, gdyby nie Makin. Trzymajmy się tej wersji. Siema Shivras. Nie, no byłoby, bo bym go wtedy zamiast życie pokonał i było, a widzicie, niepotrzebnie, lepsze ognisko, w miejscu, gdzie już nie wrócimy. Tak by było. Tak, wraz do północy dzisiaj. Ach, ten control shift, nie? Nieznośne. W ogóle cześć, kawał. Tak widziałem. Widziałem, czy na chwilę wpadłeś, czy nie, bo się nie witałaś, chyba. Widziałem. O. Nie wiem, jak ja z tego wyrolowałem, ale to było jakieś chore. Naprawdę. Był szok. Go! Nie! Nie tak! Chodziło mi o atak ten, że głowę sobie wbijesz w ziemię i... trafię cię. W sumie porównanie do Amygdali nie jest takie nietrafione, no? Naprawdę. Coś jest może w tym. Z tym skokiem. Wiem, jak kamera tutaj działa. A, okej. Czy to miało sens? Nie. A o co chodzi? Oho! Czaty, czy smoki mają głowę, czy pysk? Według nazewnictwa Dark Soulsowego to mają głowę, bo jest coś takiego jak smocza głowa. Nie, pysk. W sensie, nie wiem, czy tam jakoś by to rozróżniali w sumie. Nazywają to head. Teraz muszę coś. Nie! Pytamy go. A wy idziecie na dwór czy na pole? I rola nie ma.
na zewnątrz czekałem na to. Po co wychodzę ze swojej piwnicy? O! To jest dobra myśl. Widzę, że na dwór więcej. Jęczajek w mieście można iść na pole. No nie? Może na obrzeżach miasta. O! Serio? Serio? Bez wygoda. Na szczęście. Ała. Nigdy nie wiem, czy takie coś mi zabiera wytrzymałość, czy jeszcze nie. Jak to już tak zanika. Kikutem mi walnął, no. Na szczęście trochę mniej niż normalnie przywalił. Znowu? Ohydztwo. Jak nie zadałem obrażeń, to nie. Bulfa. Czemu ja go odczuwam? Jak on wie, że nie ma ogona? W sumie ciekawe, nie? Skoro mnie trafił. Dobra. O, dobrze, że się nie pospieszyłem. Serio, nie trafiłem go. No, ostatni raz. Teraz powinien mnie złapać i po prostu zjeść, nie? Ale to by było najgorsze. No nie, no czwarty raz nie wytrzymam. Jest! W końcu, po prostu w końcu zwycięstwo osiągnięte. Ile można było próbować? Znów jestem potężny, mam podwójne człowieczeństwo i kość wiodącą do domu. Zobaczmy ile dusz. To jest najważniejsze. Ile dusz? 60 tysięcy, moi drodzy. Warto było się tutaj pomęczyć, jak najbardziej. Wow. Dobra, warto było to zrobić, serio. 60 tysiaków. Ja piernicze. Dobra, zabieramy się stąd. Zabieramy się stąd. Łatwy boss generalnie. No tak. I tam wytrzymałość, nie? Trochę. Dobra. Dajmy to znowu. Cokolwiek się zmieni, proszę. Myślę, że nie. No nie, no bo 2-3 to jest sporo. Ale bez rękawic chyba powinno być ok. Lżejszego mam? Nie, niczego lżejszego już nie posiadam raczej. 3-0.
Dokąd teraz? Do lasu na Sifa chyba. Później do Anurlondo raczej. Jak już na dobre. Tak naprawdę to dużo mi nie brakuje do poziomu kolejnego. O, Scarlet! Miło. Dobra, jak teraz stąd się wychodziło? Dusza. Która to była? Chyba po prostu trzecia z tych. Just to relieve memories. O! Użyj serio. Brzmi zagadkowo. Jestem dusza jakieś. Fabuła! Mark of Stone. Thank you. Dziękuję za followa. Rzuciło mnie. Powrotem tutaj. Ej, zwiększa obronę do ataków fizycznych, ale obniża od błyskawic. Super sprawa. Fajne. Ej, ale jak fajnie, też kamerę mi oddaliło. Szkoda, że tego na bossie nie zrobili w ten sposób. Już jak Dark Souls 2? Czemu Dark Souls 2? No tam było tak. Było też wspomnienie smok, takie ze smokiem, nie? Tam na Pfei na przykład. Memory Fades było. Okej. Okay. Tam chyba 15 tysięcy dusz za to? Fajnie, fajnie. Ej, ale... Zastanawiam się... Coś jeszcze takiego może mamy? Znaczy nie. O, te szczurze. Gin! W jaki sposób ten ziewający smog... Pain of Lord był z tym połączony? Powiązany. Znowu nie dużo brakuje do kolejnego poziomu. Miło. Bardzo miło. Wciąż niewystarczająco. Która wersja twoim zdaniem jest lepsza? Dark Souls 2. Zwykła czy Scholar? Chyba lepiej się bawiłem na tej zwykłej, szczerze mówiąc. Mimo, że na Scholarze też są fajne, naprawdę bardzo fajne rozwiązania, typu lepiej moim zdaniem poprowadzona smocza kapliczka. W związku z tym, że tam na przykład wystarczy zabijesz tych strażników wielkich i reszta ci daje spokój, nie? I to tak fajny taki klimat robi. Fajne skolarze jest pełno inwazji. Niekoniecznie potrzebnych w niektórych miejscach, powiedzmy. Znaczy, inwazje spoko, ale tam ich było tak wiele po prostu. Dobra, przerpałem się. Dziwne, bez moda mi to nie działało nigdy. Nie było różnicy, zawsze tyle samo mnie trzymały. Testowaliśmy kiedyś nawet na streamie. Psy to zrobił z niego Ariami z... Czy jest sens w ogóle kupowania normalnej wersji, jak już mam Scholara? Chyba nie. Chyba, że jesteś po prostu ciekaw tego, jak tam ewentualnie mogło to wyglądać pierwotnie i... Jakbyś chciał mieć po prostu inne rozstawienie przeciwników. Tak to... Nic cię tam nie powinno raczej specjalnie zachęcać do tego. Ja bym nie kupił. No chyba, że naprawdę ci zależy na tym innym rozstawieniu przeciwników, ale innego powodu, choćbym nawet bardzo chciał, to nie potrafię znaleźć.
Zwykła dwójka ma swój urok. Tak, pewnie, tylko pytanie, czy jest sens za to płacić tyle, nie? Dodatkowo. Ja się właśnie boję, że pójdę na przykład na Sifa, a tam będzie Havel czy coś. Już nic tutaj nie zaskoczę. Aj, obaj zginęli, świetnie. Patrzę, czemu tego złodzieja tutaj nie ma. Brandolo był, ale może on się respiać się na górę dopiero wejdzie czy coś, nie wiem jak to działa. Teraz musimy iść do windy i wjechać sobie do lasu. Znaczy tam przejść do lasu i dojść do Sifa. Ale chyba od tej strony co tą drabinę mamy taką wielką, nie? Wiesz, może mam już jakąś przypustkę tego. Nie wiem jeszcze. Nie, Sifa tam siostra Fridy. No to bym się zdziwił. Design incoming. A, nie, dobra. Myślałem, że mnie trują. Piromanty chyba już nie będzie, bo powiedziałem mu to o przejściu do Blighttown. A propos Blighttown, tam również mamy kolejne jeszcze miejsce, o którym zapomniałem kompletnie. Czyli możliwość przejścia do Ash Lake. I przejścia też do tej lokacji pośredniej, czyli do The Great Hollow, nie? I to też oczywiście są miejsca, które podobno zostały w jakiś fajny sposób zmienione. Nawet ponoć można do Ash Lake wejść w jakiś inny sposób i podejrzewam, że to chodziło o to, co tam na nit robiliśmy, nie? Że to u mnie nie wyszło, bo być może jakiegoś questa nie rozpocząłem, czy coś. Zobaczymy. Możesz przejść bramę tamtą normalną w lesie. Aha, czy nie muszę być od tak drugiej strony, wszystko mówiąc, okej. Okay. Przejdziemy sobie normalnie. Znaczy to w sumie tak jest tam po drodze, powiedzmy, w miarę, więc nie jest to aż na tyle jakby, no, straszne. Tego nie robić. Już bramy choć pieśń kompanii Oretka. Tutaj też tak jest. To nie. Oak Hornet. Aha. Mam. Hornet i Hawk. Dobra, to warto wiedzieć. No. Na level to jest nadal za mało jeszcze, ale jest to i tak już dość dużo. Co się stało po ziewającym smoku, bo mi prądu wysadził, bo nie widziałem. O Boże! Jesteśmy przeniesieni do malowanego świata Riemis na chwilę, gdzie było wspomnienie smoka, który dał nam fajny pierścień. Który jeżeli noszę, to zmniejsza obrażenia fizyczne, jakie otrzymuję, ale zwiększa obrażenia od błyskawic. Także... A teraz idziemy na Sifa. Idziemy zobaczyć, co jest na Sifie tak naprawdę, w miejscu, w którym on powinien być, bo nie wiadomo, czy tam będzie w sumie. Jak mówimy, hej, idziemy na Sifa, idziemy na Sifa, a może go tam nie będzie, bo... Nie wiem, ostatnio była już taka sugestia na czacie, że może tam coś innego będzie, zobaczysz. Zobaczymy, zobaczymy za chwilę. Daleko nie mamy w sumie. Ech, roślinko. Wow. Jestem ciekaw, na którym etapie gry będę w stanie wejść sobie do tamtej zamkniętej celi, do tamtego przeciwnika, który znajduje się w azylu. Podejrzewam, że to będzie boss w sumie jakiś, że na przykład tam wejdziemy i przeniesie nas gdzieś na miejsce walki z bossem czy coś. No i pytanie, w jaki sposób można będzie dostać się do Four Kings.
Ogólnie długo trwa ta rozgrywka na tym modzie, mam wrażenie. W sensie, może w moim wykonaniu, bo dużo umierania jest też i dużo tego biegania bez teleportacji, nie? Ale właśnie myślę, że to przez to też wynika ze struktury tego świata i kolejności, jaką musimy obierać. No i może też tego, że eksploruję jednak w miarę dokładnie to wszystko. Wiem, że tam jakieś pojedyncze rzeczy przegapiłem na pewno, pewnie. Variamis nawet nie pojedyncze pewnie, ale no ogólnie to, co do zasady, to dużo zbieram. Tu jest fajna rzecz. Kurde, myślę, że na hita zejdzie. No jasne, jeszcze może mnie zabijesz, co? Golemie? Gin. Bardzo fajna rzecz, nie? Ognisko, please. Gdzieś musi być ognisko, no halo. Darkroot Garden. Od razu się rzucają przecież. O, kolego. Ty, tu masz problem, widzę, ze mną. Zabij ich starym dobrym sposobem. Nie, tam. To ma dwa hity. I tego maga nie ma, tylko. Nie wiem, co się z nim stało. Wow! To jest mocne. No, to bardzo. Ma Claymora? Aha. Ja nie mogę przerwać jego bloku w ten sposób, ale on mi może pewnie. Dobra! Dobra, przerwałem mu rola. Ja nie mam prawa krytykować tego. Tam jest ognisko, tak swoją drogą. Nie, to jest koleś. Boże. Kurde, serio, dwóch tu jest? Czy to nie jest ten sam gość, który nas uwolnił z dochu? Nie. A to nawet chyba nie jest ta sama zbroja, bo ten ma odsłoniętą twarz. Czyli to jest ten zwykły ekwipunek, a tamten miał elternego rycerza chyba, nie? Cześć, Jorini, dobranoc. Znaczy, niesłusznie założyłem, że w sumie to tamten drugi... Znaczy, tam dalej już przeciwników nie będzie, że to są wszyscy, bo... Bo tak, a to jest przecież mod i tutaj coś musiało się zmienić, żeby nie było. Ognisko masz z drzewa w lesie, pamiętasz jeszcze? Tak, ale to nie jest tak blisko w sumie. Liczyłem jednak, że będzie jakieś normalne ognisko gdzieś blisko tutaj tego bossa ewentualnego. Tam od strony motylka, żeby dobiegać do Sifa, to jest daleko, bardzo. Nawet z tym przejściem górą. Tego liczę, że to jest normalne ognisko gdzieś. No właśnie, tylko inaczej rozstawienie, dlatego mówię, że zapomniałem, że gramy na modzie. Mag też pewnie jest gdzie indziej ustawiony, albo w ogóle go nie ma, z jakiegoś dziwnego powodu. Cześć? O ty gościu podstępny! No ale jest na dwa hity. Ktoś tu ginie na hita?
No. Dobra. Teraz tak. Samo. Trochę. Troszkę. Tam jest mag. Boże. Is it not so that thou but traver have well I no ninja mi trochę porobił. And here. Znaczy złość. Nie no, sorry, ale nie będziemy pomagać na tym modzie nikomu. Zrobimy to tylko po to, żeby mieć spokój w lesie. Na razie. Już widać nasze miejsce docelowe. O, i grzybki są tutaj bez zmian, także świetnie. No w sumie gdzie jak nie tutaj, nie, grzyby mogły być. Serio, z nich takie fantyle, co? Wow. Okej. Okay. Też tak zaczęły świrować obiekty. Ninjów. Jak możesz je zabijać? Nie wiem, tak. Takiem. Spider Shield w tym miejscu. No w sumie tak pajęcza tarcza w lesie nie brzmi głupio. A w lochu jakimś takim splugawionym, no to. A może tego sensu. Też ma trochę, ale mniej. O, by było fajnie, byśmy potem mogli wejść. Będzie coś złego. To nie będzie Sif. Massifa. Nie! Ja kiedyś to powiedziałem. Ej, ja kiedyś powiedziałem, że to powinien być boss, bo to jest gorsze niż chyba połowa bossów w tej grze. Gravestalkers, no serio? To jest żart, że te koty daliście jako bossa. To będzie syf. Nienawidzę ich. Te ich kręciołki są straszne. Jaki to ma sens? Teraz dwa na raz będą, zgaduję. Nie wierzę, że będzie jeden na jeden cały czas. Wow. O, nie atakuj. Gorsza wersja szkieletów na kółkach, dokładnie. Nie! Drugi! Wiedziałem! Wiedziałem, że tak będzie. Ale to jest chamstwo, nie? Boże, jaki jumpscare. Ej, prawie ich zrobiłem za pierwszym razem. Prawie. I gdybym, kurde, wiedział, to byśmy tu zrobili. Attack power sobie zwiększy. O! Tyle wam powiem. Ja się zobaczę sporo fajnych walk, jak wygrasz i coś zrobisz. Ciekawe co zrobię. Ale muszę.
Nie ma ogniska nieopodal bramy do lasu, nie. Jest od motylka jeszcze droga. Niby trochę krótsza, ale no. Trochę. Może gdzieś po drugiej stronie. Czy powinna być jak na mojej, zwłaszcza, że to jest tak fajny boss. No to w sumie najlepszą metodą będzie chyba full tank na tego bossa, co wy na to? Full tank, tarcza, blok, atak, blok, atak, blok, atak i dopakowanie się duszami i wyjaśniamy go. Nie ma zrobionych nowych ognisk, tylko są poprzestawione stare. Nie do końca jest to prawda, bo są zrobione ogniska, które są pułapkami. Na przykład, no ale są ogniska dodatkowe. Tak, to pierwotne za iluzoryczną ścianą jest przestawione i było tak, że w drzewie się respi po prostu. Z mega dużym objętym tym tankiem. Znaczy, no wiesz, możesz przyjmować te ataki na siebie, nie? A, okej, okay. No jasne, że mnie to trafiło. To jest przecież tak sprawiedliwe. Ale mam buffa na obrażenia. Mało brakowało. Dobra, do 3 razy sztuka. Kurde. Małe z człowieczeństwa, żeby kurczę poświęcić na nich. Ja bym sprawdzał animacje, które się rzadko ogląda. Dokładnie. Ja tej animacji nawet nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem. Nigdy. No, szkoda mi tej runy trochę, która rezonuje z bronią. Szczerze. Mam nadzieję, że nie będzie bossa w stylu 4, czy 5, czy 6 takich małych psów, tych co atakują ogniem. Powiednik bardzo kreatywnego bossa, czyli szczura z Dark Souls 2.
Znaczy robimy teraz ostatnie podejście na dziś na streamie i nie zależy od efektu, to będzie ostatni raczej, więc znaczy na pewno, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że zakończymy zwycięstwem. Korci mnie opcja tanka, bo nie musiałbym po jednym trafieniu leczyć się. Ale z drugiej strony wiem, że to będzie straszne, bo nie będę w stanie tego kręciołka uniknąć. Aż tak też nie jestem w stanie, w poprzedniej walce ani razu nie uniknąłem i prawie go zabiłem. Zobaczymy. Spróbuję teraz w większym stopniu postawić na rolę po prostu. Zużyję sobie to jeszcze. Chyba, że coś jeszcze z tego... Used to become deadly when weak. Yeah. Special beings have special souls. Use the soul to unleash half-kindled flame. Chyba nic. Że włożę chaosu. Boję się tego bossa jak nie wiem co. Na tej modyfikacji to może być naprawdę zabójcze, nie? Nie wiem, czy jakaś piromancja czy coś to jest dobry pomysł. To jest za szybkie, wydaje mi się. Ostatni boss to pewnie Ornstein, Havel, Gwyn i ten. Nie wiem czemu Havel w sumie. Gaf jeszcze mógł być. Artor jest siedząc na Sifie. Tak by było. Wejdźcie, motyw jak z tym Nameless Kingiem z Dark Souls 3? To by było dopiero. Ciekawe. Nie dajesz czasu na wyleczenie. Boss powinien zginąć już! Oszukaństwo! Nie działa jak należy! Ale chamstwo, no nie? Nie, no tak się nie bawimy. Mamy cię chyba, że coś jeszcze będzie. Jest srebrny naszyjnik. Moi drodzy, ostatnie do trzecie podejście do trzech razy sztuka. Zakończone sukcesem i mamy kolejnego bossa na koncie. Odwiedź ptaka w azylu z tym naszyjnikiem. To się zrobi. Wow, patrzcie na to. Jak się odbijam. Pójdziemy tam oczywiście. Ach. No co, rozumiem, że można na spokojnie skorzystać teraz z kości wiodącej do domu. Żeby stąd się już przenieść. Wiesz co, pójdę tego ptaka nawet teraz może. Z ciekawości czystej. Zobaczyć co się wyda, żeby was już tak nie trzymać tej niepewności do końca. Zawiedziony jestem na pewno tym, co się stało po włosie, a w zasadzie no duszę.
Nie, ja myślę, że jak wrócimy na arenę tutaj, to Steve się pojawi, tylko że pewnie później, bo wiecie, tak tutaj jest na tym modzie, że walczymy z jakimś bossem, albo idziemy na arenę, gdzie powinien być boss i go nie ma, a później jest, nie? To z... powiedzmy, ziewającym smokiem tak było, no nie do końca z ziewającym, bo... inaczej się nazywał, ale wiadomo, o co chodzi, nie? Ale nie mam iść tam, jakbym był... Zaraz, do ptaka w azylu, w sensie do tego gniazda mam iść, tak? Całkowicie. No dobra. Tak, okej. Tak. Dobra. Jak to się wydarzy? Marus może z ogromnym kotem. To by było. Mam nadzieję tylko, że ci mnie z pochodniami goście nie zabiją. Bo oni potrafią być niebezpieczni. Na pewności. Ale w końcu, kurczę, czuję, że ta postać ma już jakiś level, no. Przez większą część tej gry na tym modzie to był dramat jakiś. Tym poziomem, Boże, nie tutaj. Już skończ gadać. Jezu, te przestery. Nie reagował na to w żaden sposób, nie? Nie. Dobra. Mam nadzieję, że to jest w dobrym miejscu rzucone. Broken Pendant teraz, czyli wejście do DLC dostaliśmy w zamian, tak? Po prostu rozwalił nam naszyjnik. Gratulacje, masz dostęp do alternatywnego DLC? Przepraszam bardzo, co? Dziękuję bardzo, ale co ma oznaczać alternatywne DLC? Halo? Ej, dobra. Mówiłem, że nie chcę was strzelać w niepewności, ale... sorry. Alternatywne DLC brzmi za dobrze, a i tak na tym musimy skończyć. Ale to się wchodzi w tym samym miejscu, tak? Tam za Hydrą. Wow. Zmiany tam są spore. Boję się. Dark Souls Cut of the Abyss. Jutro będzie kontynuacja, moi drodzy. Także jak coś, to zapraszam. Za motylkiem? Nie, zobaczymy, zobaczymy, poszukam tego. Tak, musiałeś to zrobić przed naczyniem władcy. Aha. Okej. Okay. Tam ten złoty golem był. No. Stąd nie chciałem Ornsteina i Smauga. Aha. Dobrze, dobrze. Cześć Maciek, trzymaj się. Do następnego razu. Kurde. Fajnie, fajnie. To sobie za 20 niecałe 1 godzin pójdziemy tam. Jeżeli to oglądacie na YouTubie, to również zapraszam was bardzo serdecznie na streama, bo to się pojawi... To archiwum, które dzisiaj oglądacie, pojawia się w dzień, w którym będzie wieczorem o 21 kontynuacja. Także zapraszam. Tak, jutro też o 21 będzie, jakby co, zapraszam. Właśnie o tej samej porze, co dziś. To co, to do tego DLC możemy wejść, nie? Zobaczymy chociaż, jak tam wygląda sytuacja i czy jestem w stanie to zrobić w ogóle. Ale mam nadzieję, że ten poziom nie jest jakiś przegięty.
skoro muszę je odblokować na tym etapie, na którym jestem. Czyli przed Ornsteinem i Smaugiem, nie? Którego mógłbym już pokonać, albo dojść do nich chociaż. Więc sprawdzimy sobie, jak tam to wygląda. Już jutro. Także YouTube wbijecie na Twitcha. O, i tym właśnie optymistycznym akcentem tutaj od Toasty Mundera sobie, myślę, zakończymy na dzisiaj. DLC będziesz miał kawałek, a dalsza część po zdobyciu naczynia chyba, plus jak zrobisz kawałek pierwszego tego DLC, to na arenie z Sifem coś będzie czekać. Pewnie Sif, albo kurde, coś jeszcze potężniejszego. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję bardzo za obecność. I zapraszam na kolejne streamy. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrej nocy wam życzę, a wszystkim, którzy byli na YouTubie, przypominam o streamach, możecie wpadać na nie, link macie w opisie i zapraszam również do oceny tego filmu i do komentowania. Trzymajcie się, cześć!